Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Ciągle pada, ale to nam nie przeszkodzi w kolejnym spotkaniu i w tym, ażebyśmy porozmawiali sobie dalej na temat prawa własności, a raczej na temat tym razem pochodnych sposobów nabycia prawa własności oraz sposobów ochrony prawa własności. Słuchajcie, więc pamiętacie z ostatnich zajęć, że własność można nabyć w sposób pierwotny albo w sposób pochodny. W sposób pierwotny wtedy, kiedy nie ma poprzednika, niecelowe jest jego ustalenie, ewentualnie nie da się go ustalić. Natomiast w sposób pochodny wtedy, kiedy jest pewne następstwo, pewna sekwencja. Nabywamy to prawo własności od kogoś, od kogoś. Przypominam przy okazji, że ażeby nabyć prawo własności, no to musimy nabyć je od właściciela. Zgodnie ze starą rzymską zasadą, nikt nie może na drugiego przenieść więcej prawa niż sam ma. Jeżeli ktoś nie jest właścicielem, a ma rzecz, nigdy nie przeniesie na drugiego prawa własności. A żeby tę schizofreniczną sytuację troszeczkę uspokoić, trochę jakby wyciszyć jej skutki, wprowadzono instytucję zasiedzenia, o czym była mowa wczoraj. Jeżeli chodzi o rzymskie prawo i sposoby nabycia prawa własności pochodne w Rzymie, to mamy trzy takie podstawowe formy. Pierwsza to jest mancypacja, druga in iure cessio, a trzecia to jest tradycja. Jeżeli chodzi o te dwie pierwsze, to są takie twory wymyślone dla Rzymian, przez Rzymian. One sięgają jeszcze czasów, kiedy prawo było ściśle związane z religią, było mocno sformalizowane. Mówi się, że są to czynności o charakterze formalnym, że są to czynności o charakterze abstrakcyjnym. Zaraz powiem, co to znaczy. Są to czynności o charakterze niemalże liturgicznym. Niemalże, no, są bardzo ceremonialne, bardzo takie sztywne, przypominają raczej jakiś obrzęd, jakiś rytuał, zwłaszcza mancypacja, a nie czynność prawną, taką, z którymi Rzymianie mieli do czynienia u schyłku swojego istnienia, swojego państwa i z którymi my mamy obecnie do czynienia. Więc mancypacja jest to przeniesienie prawa własności przy pomocy takiej ceremonii, która odbywa się przy użyciu spiżu i wagi, per es et libram. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że Rzymianin, bo jest to instytucja dostępna tylko i wyłącznie dla Rzymian, jest to instytucja z prawa obywatelskiego, Rzymianin musi znaleźć pięciu świadków, musi znaleźć człowieka, który będzie stał z tą wagą i będzie ją utrzymał i następuje wypowiedzenie wzajemne formułek. Więc ten, który nabywa, mówi, rzecz jest moja zgodnie z prawem kwirytów i uderza spiżem o wagę, ewentualnie, no wcześniej to było nabycie realne absolutnie, więc kładł ten spisz na wagę, odważano odpowiednią ilość i w taki właśnie sposób własność rzeczy przechodziła ze zbywcy na nabywcę. Z czasem stała się to czynność o charakterze raczej symbolicznym. Pamiętajcie o mancypacyjnym na przykład nabyciu władzy męża nad żoną, o testamencie mancypacyjnym. Więc raczej uderzano kawałkiem spiżu, wypowiadano te formuły i prawo własności przechodziło ze zbywcy na nabywcę realnie albo w takiej sferze, no, raczej umownej. I widzicie, że jest to forma dosyć nieporęczna, że jest to forma dosyć taka niezgrabna, że jest to raczej ceremonia, że to jest, no, powiedzielibyśmy nawet może przerost formy nad treścią, ale jeszcze raz powtarzam, geneza tej instytucji sięga czasów, kiedy wszystko było sformalizowane, kiedy wszystko było otoczone taką doskonale wyczuwalną aurą magii, religii, jakiegoś związku z ponadnaturalnym. I tak to zostało. I w tej sferze formalnej, w tej sferze zewnętrznej tak to właśnie zostało. Dzisiaj oczywiście po emancypacji nie ma żadnego śladu. Ona została zmarginalizowana już w okresie klasycznym, w okresie dojrzałego cesarstwa, natomiast gdzieś tam na obrzeżach świadomości być może się tułała w okresie poklasycznym. W czasach Justyniana już jej nie ma, formalnie zostaje zniesiona.
Drugi sposób to jest in iure cessio, czyli odstąpienie przed sądem. Pamiętacie, że jednym ze sposobów zachowania się pozwanego przed sądem jest uznanie roszczenia powoda, confessio in iure. I to uznanie roszczenia powoda może nastąpić albo w sposób wyraźny, więc ktoś mówi tak, racja, albo może nastąpić w sposób dorozumiany przez milczenie, przez niepodejmowanie tutaj żadnych kroków, działań, i nie jest to brak obrony, defensio. To jest po prostu milczące uznanie tego, co nasza strona przeciwna mówi. W tej sytuacji, jeżeli dwie strony stawiają się przed pretorem, jest to ta faza in iure, przed urzędnikiem państwowym, jeden twierdzi, rzecz jest moja, a drugi mówi tak, rzecz jest twoja. Na tym, jak pamiętacie, zgodnie z zasadami procesu rzymskiego, cała sprawa się kończy. Prawo własności razem z rzeczą przechodzi ze zbywcy na nabywcę. Jest to forma jurysdykcji niespornej, dlatego że jeden i drugi nie przechodzą przed sąd, przed pretora po to, żeby się ze sobą handryczyć, tylko po to, żeby obecność pretora, żeby obecność ich przed urzędem nadała tej czynności jakąś taką wyższą formę, żeby urzędnik państwowy autoryzował tę czynność. Więc ona ma charakter procesowy, ale skutki są jak najbardziej materialne. Prawo własności na rzeczy ze zbywcy przechodzi na nabywcę. Trwa to bardzo krótko, to jest sprawa szybka, ale znowuż możemy dzisiaj zadać pytanie, po co w ogóle? Jest to wygodniejsze od emancypacji zapewne, ale po co w ogóle angażować sąd? Po co dzisiaj byśmy powiedzieli nadmiernie obciążać sądy? No tak to było. Mówi się, że to są obie te czynności są czynnościami formalnymi, bo pewna forma musi zostać dokonana. W pierwszym przypadku cała ta ceremonialność, w drugim przypadku pewne zasady rządzące procesem. Nie zrobimy sobie tego dowolnie, tylko zrobimy sobie tak, jak normalnie podczas postępowania sądowego się działa. No i mówimy również, że obie są czynnościami o charakterze abstrakcyjnym. To jest ciekawe i to jest ważne. Dlatego, że zarówno w przypadku emancypacji, jak i w przypadku in iure cessio nikt nie interesuje się tym, jaka jest przyczyna przejścia tego prawa własności z osoby A na osobę B. Liczy się tylko i wyłącznie zachowanie formy. Jeżeli ta forma zostanie zachowana, to prawo własności przechodzi. I czy to będzie darowizna, czy to będzie jakaś forma sprzedaży, czy to będzie jakaś forma, nie wiem, regulacji zobowiązania, czy to będzie ustanowienie posagu, czy to będzie cokolwiek jeszcze innego, nas to absolutnie w tym momencie nie obchodzi. Obchodzi nas tylko i wyłącznie forma. Czyli nie pytamy dlaczego. Pytamy tylko i wyłącznie, czy te wymogi formalne zostały spełnione. Dlatego mówimy, że jest to czynność prawna, jeszcze raz powtarzam, o charakterze abstrakcyjnym, czyli inaczej oderwanym od swojej pierwotnej przyczyny. Inny charakter ma tradycja. Traditio, jak Państwo wolą, w zależności od wymowy po łacinie, jest to przekazanie, wręczenie, tradere, wydanie, można powiedzieć. Stąd traditor, no to jest traditore po włosku, traitor. To jest zdrajca, ktoś, kto wydał drugiego albo zdradził jakąś tajemnicę. Nie? Ciągle chodzi o ten motyw, właśnie wątek wydania. Jak będą Państwo sobie kiedyś oglądać wczesnochrześcijańskie sarkofagi, to tam jest taki bardzo popularny wątek traditio legis, Chrystus, który wręcza Piotrowi zwój z nowym prawem, nie? Jako założyciel nowego zakonu, nowego prawa. Znowu, wręczenie z ręki do ręki. I to jest właśnie ta tradycja. Wręczenie z ręki do ręki albo wydanie z ręki do ręki. Czym się różni ta tradycja od dwóch poprzednich? No, po pierwsze jest to instytucja, która się wywodzi z prawa narodów, z jus gentium, a nie z prawa obywatelskiego, a zatem jest dostępna dla wszystkich, nie tylko dla rzymskich obywateli. Po drugie, jak Państwo widzą, jest szalenie wygodna. Jest szalenie elastyczna, jest nieskomplikowana, jest taka przyjazna, powiedzielibyśmy, nie tylko jednostkom, ale w ogóle obrotowi gospodarczemu, jeżeli wystarczy tylko wydać rzecz. Ale różni się od poprzednich również tym, że w tym wypadku musimy oprócz wydania tej rzeczy mieć na uwadze przyczynę,
jaka temu wydaniu towarzyszy. Tym razem, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, zapytamy, dlaczego tak się dzieje. Jest różnica, kiedy, no nie wiem, zdejmujemy zegarek i dajemy koledze i mówimy, ty weź mi, potrzymaj, bo jest, nie jest wodoodporne, a ja chciałem sobie ręce umyć. To też jest wydanie z ręki do ręki, ale tutaj nie przechodzi prawo własności. A inaczej zupełnie, kiedy mówimy, podoba ci się, to weź sobie, masz. Zawsze ci się podoba, proszę. Jest różnica, tak? Albo rozmawiamy i mówimy, ty, no słuchaj, no nie mam tych pieniędzy dla ciebie, ale zegarek jest wart więcej trochę. Jeżeli ci pasuje, to weź sobie. Kolega mówi, pasuje, no to masz. Ściągamy i dajemy. Czyli będziemy pytali, jaka jest kauza tej czynności, jaka jest przyczyna. Rzymianie mówili, że to musi być justa causa, traditionis, że to musi być słuszna przyczyna wydania takiej rzeczy. I wtedy prawo własności rzeczywiście przechodzi. Tradycja, ona zrobiła największą karierę, oczywiście, jak się możecie domyślać. Jeżeli chodzi o emancypację i inną recesję, to gdzieś to zanikło wraz z Rzymianami i jakkolwiek próbowano to odgrzebywać i próbowano jakoś reanimować tego trupa, no to się nie udało po prostu. To trochę tak, jakbyśmy chcieli żyć jak za króla ćwieka i no, nie wiem, zrezygnować z instalacji sanitarnych na przykład, albo zrezygnować z elektryczności, bo kiedyś było najlepiej. Kiedyś było jak było, było odrobinę inaczej, teraz możemy żyć inaczej, więc to robimy. Pierwotne, pochodne sposoby prawa własności, że jeszcze raz przypominam, emancypacja, iniu recesio, czynności formalne, abstrakcyjne, dużymi literami. Tradycja jest to czynność o charakterze nieformalnym, bo to w jaki sposób wydamy tę rzecz, to jest już nasza dowolna fantazja. Jest to czynność, dużymi literami, kauzalna, uzależniona od własnej przyczyny. Jej ważność jest uzależniona od tego, dlaczego to robimy. Normalne. Proszę Państwa, kolejna kwestia. Otóż prawo własności podlega ochronie. Podobnie zresztą jak posiadanie, o czym już wiecie, podlega ochronie. Przy czym w przypadku posiadania, przypominam, jest to tak zwana ochrona posesoryjna. Jest to ochrona o charakterze doraźnym. Ona jest szybka, jest elastyczna. Właściciel też może z niej korzystać, bo jak pamiętacie, właściciel jest w pierwszej kolejności uprawniony do posiadania rzeczy. Jeżeli ktoś to posiadanie narusza, no to możemy reagować. Ta ochrona posesoryjna jest realizowana na drodze administracyjnej, to są interdykty pretorskie i to, co najważniejsze, to na co zwracałem uwagę podczas ówczesnego wykładu, że wówczas kiedyś urzędnik, a dzisiaj sędzia, nie będzie pytał, kto jest właścicielem rzeczy, a w każdym razie to nie jest kwestia kluczowa, to nie jest kwestia najważniejsza. On zapyta, kto był ostatnim niewadliwym posiadaczem i kto to posiadanie naruszył. I w skrajnym przypadku rzeczywiście może tak się zdarzyć, że to właściciel naruszył to posiadanie. Ochrona prawa własności jest to ochrona o charakterze petytoryjnym. Albo mówimy, że jest to ochrona petytoryjna. No i tym razem już ta kwestia, kto jest właścicielem, jest kluczowa. Bo to jest ochrona, która rozciąga się nad prawem własności i odnosi się bezpośrednio do właściciela. Prawa rzeczowe mają charakter, mówi się, że mają charakter bezwzględny. I dlatego też się mówi czasami, że te skargi rzeczowe, o których zaraz powiemy, są skuteczne erga omnes, czyli w stosunku do wszystkich. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli ja jestem właścicielem tego zegarka, to cały świat, wszyscy mają obowiązek to uszanować. I jeżeli ten zegarek zostanie mi skradziony, ktoś go sobie weźmie, ktoś w jakiś sposób, wbrew mojej woli, przestanie znajdować się w moim posiadaniu, to nieważne, gdzie on się potem znajdzie, ja mam prawo, zgodnie z prawem rzymskim, domagać się zwrotu od każdego. Od każdego, bo każdy ma obowiązek moje prawo własności uszanować. Obecnie ta surowa, dosyć
reguła jest, częściowo odarta ze swojej skuteczności poprzez zasadę ochrony posiadacza w dobrej wierze. Ale to nie musimy o tym dzisiaj mówić, zresztą nie będziemy. W przypadku Rzymian wyobraźmy sobie, że zegarek kradnie złodziej. Złodziej zanosi ten zegarek do pasera, paser sprzedaje osobie A, która doskonale wie, że on jest kradziony, bo cena jest zanadto atrakcyjna. No i ta osoba na przykład oddaje swojemu synowi, który jest przekonany, że tatuś go kupił albo że go ma od niepamiętnych czasów, nie wnika i jest przekonany, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Te skargi, a zwłaszcza skarga windykacyjna, o której za moment Ci powiemy, ona umożliwia mi zwrócenie się do aktualnego posiadacza. Zresztą właśnie o tym zaraz. I na odwrotnej, odwracając troszeczkę sytuację, skoro jestem właścicielem, skoro mam rzecz i skoro chcę z niej w sposób zgodny z prawem korzystać, to ta powinność uszanowania tego odnosi się również do tego, ażeby mi w tym nie przeszkadzać, ażeby w żaden sposób tego mojego prawa własności nie zakłócać. I w oparciu o te dwie jakby okoliczności, na które wskazałem przed chwilą, powstały dwie skargi. W Rzymie były trzy, ale tą trzecią sobie darujemy. Te dwie, o których powiem w tym momencie, one zrobiły największą karierę. Do dzisiaj zresztą są obecne we wszystkich kodeksach cywilnych, niemalże na pewno europejskich. I pierwsza to jest skarga windykacyjna, czyli skarga o charakterze ofensywnym, skarga o charakterze wydobywczym, a druga to jest skarga negatoryjna. Jest to skarga o charakterze defensywnym. Zacznijmy od tej pierwszej. Pamiętacie Państwo, że przy okazji skarg dobrze jest sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze i zadać sobie kilka prostych pytań. Kto jest legitymowanym czynnie, kto jest legitymowanym biernie i jaki jest cel tej skargi? Legitymowanym czynnie jest właściciel nieposiadający. Po prostu. Właściciel nieposiadający. Właściciel, który nie ma u siebie rzeczy, a wie, że powinien. Kto jest legitymowanym biernie? Legitymowanym biernie jest każdorazowy posiadacz. Krótko, ale bardzo ważne. Każdorazowy posiadacz. Czyli wróćmy do tego naszego łańcuszka. Złodziej, paser, osoba A, osoba B. Skarga windykacyjna nie będzie kierowała się przeciwko złodziejowi, jeżeli u złodzieja tej rzeczy już nie ma. Są inne środki, przy pomocy których możemy w jakiś sposób reagować na to zło, które wyrządził, na ten czyn, którego się dopuścił. Ale nie skarga windykacyjna. Jeżeli paser już pozbył się tej rzeczy, no nie skarga windykacyjna, dlatego że celem skargi windykacyjnej jest wydobycie rzeczy z rąk osoby nieuprawnionej. A zatem, jeżeli tata kupuje zegarek od pasera i daje synkowi, niech to będziesz osoba dorosła, i daje synowi, no to wtedy moim celem jako właściciela jest ten syn. Ponieważ legitymowanym biernie jest właściciel nieposiadający, legitymowanym czynnie jest właściciel nieposiadający, legitymowanym biernie jest każdorazowy posiadacz. Każdorazowy posiadacz. Co jest celem tej skargi? Jeszcze raz. Wydobycie tej rzeczy z rąk osoby nieuprawnionej, odzyskanie jej dla właściciela. I dlatego mówimy, że jest to skarga o charakterze wydobywczym. W prawie rzymskim jeszcze dwie kategorie osób, które łacina zbiera w takim pięknym pojęciu fictus possessor, czyli fikcyjny posiadacz, mogą być pozwane przy pomocy tej skargi. A mianowicie jest to osoba, która wikła się w spór świadomie, w złej wierze, po to, ażeby ktoś inny mógł sobie spokojnie tę rzecz zasiedzieć. Albo taka osoba, która zachowuje się w sposób dziecinny i myśli, że kiedy zniszczy rzecz, pozbędzie się jej na zawsze raz, to uniknie kłopotu. Więc te osoby również mogą być pozwane przy pomocy tej skargi, przy czym tutaj już będzie sprawa dotyczyła, czy będzie się toczyła o odpowiednią kwotę pieniędzy. Zasadniczym celem, jak powiedziałem, jest odzyskanie rzeczy. W procesie rzymskim ta rzecz bywała wyceniana, no i ostatecznie toczyło się to o pewną kwotę, ale
Ale sędzia miał pewne środki nacisku, przy pomocy których mógł wpływać na pozwanego, ażeby ten pozwany rzecz zwrócił. I jeszcze raz powtarzam dużymi literami, że to jest podstawowy cel. Odzyskanie nie pieniędzy, chociaż czasami to może być dobry interes, tylko rzeczy, tylko samej rzeczy. Przy okazji skargi windykacyjnej pojawiają się takie kwestie jak nakłady i pożytki. Proszę Państwa, to jest niesamowite, bo już Rzymianie operują tego rodzaju siatką pojęć. Posiadacz, który ma rzecz u siebie w dobrej wierze albo w złej wierze, nie jest jej właścicielem, ale chce ją zatrzymać dla siebie, może z nią wiązać pewne plany, może wydaje mu się, że to będzie trwało już zawsze, że mu się uda, upiecze. W związku z czym no, ponosi pewne koszty albo wręcz podejmuje pewne inwestycje. I to są właśnie te nakłady, to są te koszty, które posiadacz ponosi i kiedy dochodzi do procesu, on może to podnieść i najczęściej będzie podnosił. Powie, no dobrze, dobrze, rzecz być może nie jest moja, ale raczej jest, ale być może nie jest. Ale nawet gdyby tak było, że nie jest, no to ja poniosłem pewne koszty w związku z tym. No i teraz, jak wygląda sprawa rozliczenia tych kosztów? Tych nakładów. Mówimy impensy, nakłady. No, zaczynamy od tego, że są trzy rodzaje tych nakładów. Że są to nakłady konieczne, że są to nakłady użyteczne i że są to nakłady zbytkowne. Na zajęciach, na wykładach bawimy się czasami w takie różne scenariusze, to może być dom, to może być samochód, to może być jakaś działka. Zastanawiamy się, cóż to by były za nakłady konieczne. Nakłady konieczne to są takie, które trzeba ponieść, ażeby utrzymać rzecz w stanie niepogorszonym. I oczywiście pierwszy podręcznikowy, jakiś tam przykład typowy, no to jeżeli mamy kozę albo krowę, no to trzeba karmić te zwierzęta. A karma kosztuje. Ile by nie kosztowała, ale kosztuje, tak? I to są nakłady konieczne. Ale spróbujmy pomyśleć w takim sensie bardziej, w wymiarze takim bardziej współczesnym. No jeżeli mamy mieszkanie, czy mamy dom i dach przecieka, albo jest instalacja jakaś tam wadliwa, rura pęknie, no to trzeba to zrobić. Trzeba to naprawić, załatać, trzeba coś zadziałać, zareagować, ażeby ten dom nie zamienił się w totalną ruinę. Więc nawet jeżeli to są działania takie czysto zabezpieczające, to jakiś wkład tutaj jest, czasami mniejszy, czasami większy. To są nakłady konieczne. Nakłady użyteczne to są takie nakłady, które zwiększają wartość rzeczy. A zatem, znowu, jeżeli sobie ten dom wyobrazimy, no to wymienimy na przykład okna. Albo ocieplimy. Albo, no właśnie, wymienimy, zrobimy coś z tym ogrzewaniem, które ciągle szwankuje, albo ten piec już jest taki, że to jest właściwie ciągle rosyjska ruletka. Wybuchnie albo nie wybuchnie. Nie, zakładamy coś nowego zupełnie. Więc to są wszystko takie inwestycje, które zwiększają wartość rzeczy. Jeżeli no w tym momencie na rynku nieruchomości, ponieważ jestem na czasie, to jest taka sytuacja, że mamy pewien przestój, ale to jest odwieczna zasada. Ktoś, kto chce sprzedać mieszkanie i wziąć trochę więcej pieniędzy, no, maluje, odnawia, coś tam wymieni w międzyczasie i cena potrafi skoczyć nawet o 15%. Więc to są takie działania, które zwiększają wartość tej rzeczy. Trzecie nakłady zbytkowne, to są takie nakłady, które upiększają rzecz. A zatem, no, nie wiem, jakieś krasnale ogrodowe, jakieś kinkiety fantazyjne. Nie wiem, co jeszcze tutaj może upiększyć. Gdybyśmy no, mówili o wyposażeniu, no to jakieś super hiper meble albo obrazy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. W zależności od tego, czy posiadacz jest w dobrej wierze, czy w złej wierze, będziemy rozstrzygać o przyszłości tych nakładów. Jeżeli posiadacz jest w dobrej wierze, to wtedy należy mu się zwrot nakładów koniecznych, to oczywiste, i użytecznych. Jeżeli może odłączyć i zabrać ze sobą nakłady zbytkowne, proszę bardzo. Nie ma sprawy. Myśmy się o to nie prosili.
Jeżeli posiadacz jest w złej wierze, czyli doskonale wiedział, że ta rzecz nie powinna znajdować się u niego, to ma prawo do zwrotu jedynie rzeczy, nakładów koniecznych. Ze zbytkownymi jest podobnie. Jeżeli też nam się to nie za bardzo podoba i nie chcemy tego mieć, to niech sobie weźmie. I da się to odłączyć. Bez uszkodzenia rzeczy głównej. No i ostatnia uwaga, taka natury raczej technicznej. Dlaczego my o tym w ogóle mówimy? Jeżeli mamy skargę windykacyjną, to mamy do czynienia ze sporem. Mamy do czynienia, tutaj już jest jurysdykcja sporna, tak? Jest zasada kontradyktoryjności. Jeden będzie twierdził tak, drugi będzie twierdził tak. Ten pozwany, który no być może już stracił nadzieję na to, że uda mu się wyjść obronną ręką z tej sytuacji, on będzie chciał wyciągnąć jak najwięcej, więc dla niego wszystkie nakłady to będą nakłady konieczne. W przypadku powoda wszystkie nakłady, oczywiście to zrozumiałe, to będą nakłady zbytkowne, bo on będzie chciał zatrzymać jak dla siebie jak najwięcej z kolei. Ale na czym polega zasługa prawa rzymskiego tutaj? Że stworzyło te kategorie, że stworzyło te szufladki, w oparciu o które będziemy to rozstrzygać, w oparciu o które będziemy decydować o przeszłości nie tylko rzeczy, ale dalej tych wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami. Czyli mamy nakłady konieczne, czyli żeby rzecz w ogóle zachować w stanie niepogorszonym, użyteczne, zwiększamy wartość rzeczy, inwestujemy w tę rzecz. Nakłady zbytkowne, no to już jest kwestia smaku, kwestia gustu, one mają tę rzecz upiększyć. Jeszcze raz powtórzę. To sąd ostatecznie zakwalifikuje i zdecyduje, co jest konieczne, a co nie jest konieczne. Ale będzie rozstrzygał w oparciu o te właśnie kategorie, którymi posługiwali się już Rzymianie. To jest niesamowite. To jest naprawdę super. I teraz tak. Jak pamiętacie, jak Państwo pamiętają, rzecz może przynosić także pewne korzyści, pewne pożytki, nie? Owoce. I teraz komu się należą te owoce? I znowu, kryterium tego, komu one przypadną, to jest kryterium dobrej albo złej wiary posiadacza. Jeżeli posiadacz jest w dobrej wierze, to ma prawo zatrzymać sobie te pożytki, te owoce do momentu litis contestatio, czyli do momentu utwierdzenia sporu. Jeżeli jest w złej wierze, musi wydać nie tylko rzecz, ale też wszystkie korzyści, wszystkie pożytki, które ta rzecz mu w międzyczasie przyniosła, wtedy, kiedy nie było prawowitego właściciela. Cała historia, jeżeli chodzi o skargę windykacyjną. Skarga o charakterze wydobywczym, ofensywnym, skuteczna, erga omnes, czyli w stosunku do wszystkich. Teraz skarga negatoryjna. Jak sama nazwa wskazuje, negare, czyli zaprzeczać, przeczyć. Akcja negatoria. Tak samo się zresztą dziś nazywa w terminologii cywilistycznej skarga negatoryjna. W tym wypadku legitymowanym czynnie, czyli powodem, jest właściciel posiadający. Właściciel, u którego ta rzecz jest. Ale on czuje, że to jego prawo własności jest zakłócane, jest tłamszone, jest ograniczane. My wiemy, że istnieją ograniczenia prawa własności, że one mogą wynikać albo z ustawy, gdzie jakiś tam interes państwowy albo społeczny odgrywa rolę, albo mogą wynikać z relacji sąsiedzkich, ale tu nic takiego nie ma miejsca. Ktoś nam się pakuje w paradę, przeszkadza nam w wykonywaniu tego prawa własności, narusza je. Nie tracimy posiadania rzeczy, ale on nam się pakuje w paradę po prostu i nam to przeszkadza. Czyli legitymowany biernik, właściciel posiadający, którego prawo własności jest naruszane. Legitymowanym biernie, czyli kto będzie pozwanym w tym procesie? Osoba, która narusza. Co jest celem tej skargi? No, celem tej skargi jest po pierwsze stwierdzenie, że ta nasza rzecz jest wolna od wszelkich obciążeń, od wszelkich ograniczeń. Bo może tak się zdarzyć, że ktoś ma prawo robić to, co robi. Sąd to wyjaśni. O tym następnym razem. Ale my jesteśmy przekonani, że nie. Więc stwierdzenie, że jesteśmy właścicielami, że ta własność jest wolna od wszelkich ograniczeń,
Skoro tak, to domagamy się zaprzestania tych działań, które naruszają nasze prawa własności. Jeżeli powstała szkoda na skutek tego, to domagamy się naprawienia tej szkody. No i jeszcze prawo rzymskie mówi, że można domagać się od takiego delikwenta uroczystego przyrzeczenia w formie stypulacji, się nazywało Cautio de non amplius turbando, czyli no, zobligowanie się do tego, że w przyszłości to już się więcej nie powtórzy. Z polskiego na nasze tłumacząc, jak to ewentualnie może wyglądać? No wyobraźcie sobie, że ktoś na waszym podwórku parkuje. Niby nic, ale to jest wkurzające. Dlaczego? Bez waszej woli i wiedzy nikt nie ma prawa nie tylko parkować tam swojego samochodu, ale przełazić nawet tamtędy. Bo to jest wasze. To wyobraźcie sobie jeszcze, jeżeli to już takie jest, ma być irytujące, denerwujące, że nie tylko parkuje, ale przejeżdża tam przez jakieś grządki, rabatki i poniszczył jakąś, nie wiem, rzodkiewki. Truskawki teraz są bardzo drogie, więc truskawki. Czyli mamy jeszcze szkodę na dodatek, tak? Legitymowanym czynnik to jest właściciel tej posesji. Legitymowanym biernie to ten, który tym samochodzikiem tam sobie wjeżdża, bo wydaje mu się, że mu wolno. Bo na przykład raz to zrobił, drugi raz to zrobił, nikt nie reagował, więc mu się wydaje, że o, wszystko spoko, wszystko fajnie. No nie jest. Co jest celem tej skargi? No po pierwsze, domagamy się przed sądem, żeby sąd stwierdził, że nikt bez naszej wiedzy i woli nie ma prawa tam włazić, wjeżdżać, zostawiać gratów swoich gruchotów. Po drugie, skoro tak, to domagamy się, żeby nikt tego nie robił, a zwłaszcza ten pozwany nasz. Powstała szkoda, więc domagamy się naprawienia szkody. W prawie rzymskim cautio de non amplius turbando, czyli uroczyste przyrzeczenie, że to się już w przyszłości nie powtórzy. Te skargi negatoryjne, one bardzo często mają zastosowanie w przypadku nieruchomości, właścicieli nieruchomości, tak jak powiedziałem, to jest kwestia przejazdu przez cudzy teren, przechodu przez cudzy teren, nie wiem, składowania rzeczy, parkowania. To czasami są sprawy no, niby drobne, ale diabelsko denerwujące. I jak powiedziałem, skoro to jest moje podwórko, albo skoro to jest mój kawałek posesji, to nawet jeżeli tam się nic nie dzieje, to wszyscy mają obowiązek to uszanować. Jeżeli ja zobaczę po jakimś czasie nawet, że coś tam jest nie halo, że coś jest nie w porządku, to mogę z tej skargi skorzystać właśnie. I domagać się tego wszystkiego, o czym przez chwileczkę powiedziałem. I na czym polegają te dwie skargi? Skarga windykacyjna i skarga negatoryjna. One idą ze sobą, można powiedzieć, za rączkę, w parze. To jest jakby istota ochrony procesowej prawa własności. Była jeszcze skarga publicjańska, ale to, nikt z nas nie zbiednieje, jeżeli nie będziemy się nią w tym momencie zajmować. A następnym razem, już wkrótce obiecuję, porozmawiamy sobie na temat ograniczonych praw rzeczowych. I tym samym prawo rzeczowe będziemy mieli, mówiąc brzydko, odfajkowane. Dziękuję.